Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W tym filmiku przedstawię Wam tutaj różne rzeczy z mobów, jakie wypadają. Bo ktoś tam pytał kiedyś, że mam pokazać, co wypada z różnych mobów. No to tak, na początek mamy tutaj świnkę zwyczajną, taką żółtawą. Po zabiciu dostajemy skórę. Widać ten kryształek. Tutaj zabijemy ich kilka. Mamy dalej to samo. To mamy trzecią zabitą. Tak będziemy zabijać po 5 może. Mniej więcej. Tutaj zobaczymy, co dalej wypadnie. No i jeszcze grzybek widać wypada. No i tutaj mamy, jak widać, kości, te kryształki, gluty nam wypadły, grzybki i skóry. To nam wypada z tych żółtych świnek. Zaraz spróbujemy coś znaleźć dalej. Tutaj mamy Leafy zielonego. Z niego nam wypadają praktycznie to samo, tylko wypadają nam jeszcze te główki, rogi, czy jak to się tam zwie, i takie sznureczki. Spróbujemy ich tu znaleźć więcej troszkę. Zielone Leafy występują w normalnych lasach. Tutaj, gdzie są takie czerwone, żółte liście, występują takie. One chyba są w trzech czy ileś odcieniach. Z nich wypadają innego koloru główki i takie jakieś kwiatki. Próbujemy znaleźć jeszcze inne. O, jak widzicie, tu jest ten pomarańczowy. Liany też wypadają, a tutaj jest żółty. I praktycznie to samo, tylko bijemy sobie ich jeszcze parę. Też listki i te główki. Tutaj znowu jest jeden czerwony. Też te główki. A dobra, mamy zielonego kolejnego. Ubijemy, widzicie, skóry i te. One tak normalnie w tych, te zielone w normalnych lasach, te żółte, pomarańczowe w takich zielonych liściach. Jak występują. Widzicie też kryształek, liany. Mamy takie zielone, takie puszczające, takie bańki jakby. One występują na bagnach, gdzie jest taka zielona woda. Jak je ubijemy, dostajemy zielone i liany, czy tam różne te. Ale jeszcze jest więcej troszkę. Tutaj mamy to samo. To samo. I one właśnie przy takich bagnach występują, jak tutaj mamy. Trzeba uważać, bo one dość dobrze biją. Widać, drewno mi z nich wypadło. O, widzicie, drewno. Poszukamy jeszcze ich trochę.
Właśnie pokazać jeszcze, co z nich jeszcze wypada, ale nie umie tego trafić. O właśnie, takie kwiatuszki, kwiatuszki, listki, nie wiem co to jest, takie coś jeszcze z nich wypada. Musimy uważać, bo jak nas trafią, to nas zatruwają i później dużo życia nam schodzi. Widzicie, takie właśnie te z nich. Później na tych bagnach występują również takie świnki. Są... Ja mam akurat nieagresywne potworki włączone i mnie nie atakują, ale normalnie by was już atakowały dawno. I z nich wypadają te Fear Pigs Fury, czyli skóry ze wściekłych świnek, czy coś takiego. Jak poubijać, no to jest główny składnik, który wypada tutaj z nich. Tutaj nie wiem, co zginęło. Głównie na te świnki się chodzi właśnie, żeby zdobyć te skóry. Jak to na mapce wygląda? Na mapce to wygląda taka dżungla. Taka dżungla z taką zieloną wodą. Tutaj są te właśnie te drzewa, co te lify występują, takie pomarańczowe. Teraz pójdziemy... Przejdziemy to całe. No to już można powiedzieć, to tylko z nich wypada, bo nic więcej już tu z tych potworków nie wypada. To jak widzę, ktoś nam zapalił las. Jest bezpieczne, ale tu się mi to nie podoba, że to się będzie palić całe drzewo. Dobra, udało się to ugasić. Idziemy na biom śnieżny. Ogólnie chodzi o biom śnieżny, tam gdzie jest śnieg. Nieważne, czy to są góry, czy to jest płaski jakiś lodowiec. Mamy takie białe kurczaki. Ubijamy go i dostajemy takie zamrożone żołądki jakby, czy coś takiego. Ogólnie na białym, czy taki, ogólnie na białym biomie występują. Sobie ubijemy ich parę. Widzicie, kości. To co zwyczajnych, normalnych i plus te żołądki. Widzicie, sznurki. Unikatowe właśnie są te żołądki, takie jakby, czy co to tam jest zamrożone. Czasem kwiatki dostajemy. Się komuś nie chce zbierać. No i to by w sumie tu było wszystko z tych potworków, które nam w dzień występują. Idziemy dalej. Jak zapomniałem powiedzieć, że te potworki wszystkie występują normalnie. W dzień, w nocy, gdzie pójdziemy. One są cały czas. Tutaj mamy głównie przy wodzie występują takie kraby. Takie kraby. Z nich najczęściej dostajemy tutaj te rogi. Widzicie? Głównie. No nie uciekaj. Głównie to są te rogi. Są jeszcze takie malutkie krabiki. Ale ich akurat tutaj nie widzę nigdzie, żeby mi się tu pokazywało. O, dobra, są tam. O, te rogi. I czasem ten czerwony koral i ten molt z nich dostajemy. Tutaj są te małe krabiki, już wam pokazuję. O, tutaj są takie malutkie krabiki, też występują. One tak samo przy wodzie, przy dużych. Z
nich dostajemy też te główki takie, no i muszelki, można dostać czasem muszelkę. Głównie to są te główki. Te główki przepalamy w piecu czy w procesorze i dostajemy tam jedną chyba tą dużą głowę taką. Widzicie, muszelki, no dosyć nawet dobry sposób na zbieranie muszelek czy coś, jak nie mamy, można ubijać te potworki. Mamy teraz teren takie góry, jakby kaniony, takie coś. Na tych kanionach występują takie z kości jakby potworki, są dosyć silne. Po ubiciu ich dostajemy kości i głównym składnikiem jest taka głowa. Głównie taka głowa, to jest do jakichś bomb potrzebnych czy do czegoś. Również występują nam tu trogi, czy jak to się tam zwie, takie duże potworki. Trogi. One są najbardziej potrzebne do zdobywania mieczy, różnych takich mieczy, zbroi, bo z nich dostajemy główny składnik, to te rogi. To z nich dostajemy, to jest najbardziej potrzebne z nich. Co tam nam jest potrzebne. Tak, reszta to już są takie składniki, co częściowo występują w różnych potworków. Jeszcze wam chcę pokazać, bo jeszcze tu... Tylko nie wiem, czy znajdziemy. Biegamy to trochę. A dobra, jest następny. Widzicie znów ten kaktus i te rogi. No to jest główny składnik, te rogi. Jak widzicie, te potworki, te z kości takie są często. Co tutaj mamy dalej? Tutaj na górach jesteśmy. Chcę znaleźć takie jedno miejsce. O, ale dobra, widzę. Już wam pokażę. Pominąłem. Jest gdzieś tutaj. O, właśnie. Tylko nie wiem, czy to tu akurat się teraz zespawnują. Akurat się mi teraz tutaj nie chcą zespawnować te. Może jeszcze ich spotkamy gdzieś takie. Są lifi jeszcze takie ziemne. One są takiego ciemnozielonego, można powiedzieć aż pod szary jakiś czy brązowy, taki jakiś kolor podchodzą. One się najczęściej przy takich właśnie jeziorkach spawnują. Właśnie coś ich się tam nie chcą zespawnować. Teraz tutaj w sumie mamy, widzę, śnieg jakiś tam, możemy tam iść.
Może tu wystarczy tyle śniega. No nie, tu jestem za wysoko, tu wam nie pokażę. To polecimy tam dalej, gdzie nie ma tego śniega tyle. Znaczy, gdzie jest więcej śniega właśnie. Bo mamy noc i akurat na biomie śnieżnym w nocy spawnują się inne potworki. Na biomie śnieżnym w nocy mamy te lodowe mirły. O, coś takiego. Niebieskie. I z nich wypadają te niebieskie oczka. To jest też składnik do zbroi czy do broni. Z nich głównie te niebieskie oczka. No i tu jak widzicie jest ich bardzo dużo. Tutaj w nocy na normalnych, na wszystkich biomach oprócz śnieżnego spawnują się takie świnki. To jest mniej więcej coś jak świnka zwyczajna, tylko że one są w nocy. Normalna nie jest agresywna, a te są w nocy agresywne. Wypada to samo co ze świnek. Tutaj są takie kraby, one się też w jaskiniach różnych spawnują. Tutaj są te kraby. Też jak z normalnych krabów, tylko są agresywne. I jeszcze są lifi takie malutkie. Które też są agresywne. I sobie przejdziemy, jeszcze popatrzymy. Dobra, to byśmy tutaj mieli. To są chyba wszystkie takie mniej więcej potworki z tych biomów. W dzień i w nocy. Przepłyniemy to. Nie wiem czy na dobry. O, dobra. Na dobry lecę. Mamy również taki żółty, taką sawannę, na której występują o takie świnki duże. Jak ta. Takie duże świnki. Ich ubicia dostajemy, no wiadomo, skóry jakieś tam te i głównym są te rogi. To jest główny składnik te rogi. Idziemy trochę dalej, może się jeszcze jakiś znajdzie. A dobra, jest następny. Jak widzicie, te rogi najczęściej wypadają. Oraz są tu jeszcze jedne zwierzątka, które się tutaj spawnują. Właśnie na tym biomie. Jak tylko uda się mi go znaleźć, zaraz wam pokażę. Na razie się mi tu same te świnki spawnują. O,
poubijamy ich, żeby było widać, co z nich wypada. Nie wiem, czy one się po prostu w nocy nie spawnują, czy tylko w dzień. Dobra, to chyba zostawimy to na razie. Dobra, zostawimy to na razie, przyjdziemy w dzień. Tutaj mamy właśnie te lifi takie agresywne, coś takiego jak normalny. I oraz w dżungli, w takim biomie, tak to wygląda na mapie, takie świecące jakby drzewa, spawnują się nam w nocy takie kurczaki. Z których mamy takie żołądki. Widać, tych kurczaków tu są w nocy i w dzień. W dzień tutaj występują chyba inne kurczaki. Widzicie, główny składnik to te żołądki. Świnki, no. Wiadomo, one się w dzień spalą, te zwierzęta, te wszystkie nocne, które się pojawiają, w dzień zginą. Chyba, że nie będą na słońcu, tylko w cieniu. Już się powoli dzień robi, niech się robi dzień. O, widzicie? W dzień się one spalają po prostu. I znikną. O, wszystkie, które się w nocy pojawiły, się spalą. I tutaj mamy. Te zwyczajne kurczaki, które się spawnują w dzień. Wypada z nich tak samo jak z tych nocnych. Takie żołądki. To jest po prostu zamiana. Jedne są w dzień, jedne są w nocy. Ale warto sobie parę takich kurczaków oswoić. Dlatego, że z kurczaków oswojonych produkuje się na przykład jajka. Gdzie po zabiciu nie dostaniemy tych jajek, tylko jeżeli oswoimy. Tak samo ze świnek dostajemy taki nawóz, który możemy roślinki przyspieszać rośnięcie, ale z zabijania ich nie dostaniemy. Tutaj mamy właśnie te myszki takie, które występują też na tym, na tej sawannie. Po ubiciu ich dostajemy takie ogonki i tam kwiatki można zdobyć, ale głównie myszki się zabija po to, żeby mieć te ogonki od nich. To jest do różnych bomb, do ognistych bomb chyba nawet potrzebne. Widzicie, w dzień się spawnują. Jest ich więcej. Ogonki, grzybki. To byśmy mieli tutaj te potworki. Teraz byśmy się musieli przejść, nie wiem. Dobra, może być tam. Czyli pobiegnę daleko w tamtą stronę.
No niestety, no troszkę to zajmie, bo nie chcę robić cięć, tylko idę. Idę prosto, jeszcze sobie poubijamy coś. Zdobędziemy. Byście widzieli więcej rzeczy, których wypadają z tych potworków. A nawet bloczki takiej ziemi wypadają z tego. No wiadomo, kto nie ma premki, to sobie tak nie poleci przez te drzewa. Musimy się dostać w teren górzysty, można powiedzieć. Jeszcze troszkę nam brakuje, żeby tam dolecieć. Nie wiem, czy to są dobre góry, ale spróbujemy w nich. Ale tak. Chodzi nam o góry, które są pokryte śniegiem i takim czarnym kamieniem. Jak widzicie, takie góry właśnie. Jak tu jest przed nami. Nie wylecę wyżej. Ale chodzi o, właśnie musi być pokryta śniegiem. O, a ta w sumie też. Na nich się spawnują takie kozy. Takie sobie z rogami koliczki. Ubijamy je, dostajemy te ogonki. Te ogonki są potrzebne do bomb lodowych, jak się nie mylę. No i właśnie tutaj je możemy zdobyć. Jakieś tam inne jeszcze składniki różne dostajemy, ale głównie bomby, raczej te ogonki. To jest główne, o co nam chodzi. To jest właśnie główny składnik. I tak myślę, że tutaj na powierzchni to już chyba wszystko mniej więcej jest. Może coś minąłem, może nie. To napiszcie, jeśli minąłem jakieś potworki czy tam coś. Teraz zejdziemy sobie. Spróbuję znaleźć właśnie jakąś jaskinię, żeby sobie wejść w nią. Gdzie ogonki głównie. Tutaj raczej nie mamy jaskini żadnej. Tutaj coś widać. Ja sobie latarkę włączę, bo mam. Wchodzimy do takich ciemnych jaskiń. No, jesteśmy na biomie tym palącym. Akurat się nam żadne potworki nie spawnują. Nie wiem czemu. O! W ciemnych jaskiniach, gdzie jest ciemno, spawnują się takie miru. Na różnych poziomach. Z nich wypadają właśnie te oczka. I grzybki. Różnych grzybków właśnie, dużo z nich dostajemy. Jak widać. Te krabiki, co też na powierzchni. Ale i świnki. Wszystkie, które się w nocy spawnują. Ale głównie tutaj w ciemnych, jeżeli szukamy tych oczek miru. Idziemy na ciemne jaskinie. I tutaj bijemy potworki. Tym będziemy głębiej schodzić. Tutaj widzę, już nie ma żadnego zejścia głębiej. To wykopiemy się troszkę głębiej. Może mi się rękawica nie rozpadnie. Ale widzę, miejsca brakło. Dobra, wyrzucimy trochę rzeczy. No, trochę brakło mi miejsca.
Dobra, śnieg wyrzucimy, kaktusy wyrzucimy. Dobra, to możemy. Dobra, by było jakąś jaskinię znaleźć, ale jeżeli nie znajdziemy jaskini. No, możemy nie znaleźć szybko jaskini żadnej. Więc wam nie pokażę tutaj. No, tak będziemy kopać. Pewnie pode mną już będzie. No, tu już mamy poziom lawy. I znowu nie mamy miejsca. Samo powywalamy trochę tych itemków. Dobra, mamy jaskinię, ale miniemy jeden poziom, tylko zejdziemy na poziom lawy. O, mamy keppę, tu akurat mamy złotego, udało się nam trafić. Czy nam nie ucieknie? Chyba nam uciekł, dość szybki jest. Widzicie, diamentów, surowców dużo. O, na tamtym poprzednim poziomie i na poziomie lawy takie potworki, warmony się nam spawnują. Z nich wypadają takie rogi. I tam parę jeszcze różnych innych. Ale głównie to jest te rogi. No, zniknął nam gdzieś ten keppa. No, z kepów ze złotych, niebieskich, szarych dostajemy arcestone. No, ze szarych chyba najwięcej, czy ze złotych. Również na poziomie lawy mamy oto takie potworki. One nas podpalają, jeżeli nas biją. Z nich dostajemy głównie proch, jakieś tam lawę czy coś. Ale również możemy dostać, tak samo jak i z tych, możemy dostać, widzicie, kości różne. Ale możemy dostać kawałki żelaza, czyli surowiec normalny żelaza, tak jak kopiemy. Do wykopania żelazo. Wiem, że ganiam, nie nadążacie na mną pewnie. Gdzie diamentów pełno jest. Chcę wam pokazać, jak to żelazo z nich wypada. Mamy proch z tych. Dobra, bijemy. O, barwniki różne, czerwone też dostajemy, też dosyć często. Proch chyba najczęściej. To jest chyba główny składnik z nich, ten proch. A jak z tych, te rogi.
widzicie, tu występują głównie dwa te typy. Na poziomie lawy. Z tego jak oswoicie, to chyba będziecie krok dostawać. O, jak widzicie, sztabkę ten. Surowce żelaza też możemy dostać. I to też jest sposób na zbieranie żelaza. To bardzo mało go jest, no trzeba ubić tych potworków dużo. Ale zawsze to jest coś. Bijemy jeszcze sobie tego. Zaraz zaczniemy płonąć, to już tu dużo nie zrobimy. O, takie surowiec też z niego dostajemy. To też jest dosyć przydatne i też można właśnie z nich zdobyć. Można to i wykopać w tym poziomie lawy, albo można z potworków zdobyć. No nic, ja muszę wejść troszkę wyżej. Zanim zacznę płonąć. Dobra, już ustępuje mi ten płomień. To by było chyba tutaj wszystkie potworki na tym poziomie. Zejdziemy sobie na ostateczny poziom. I musimy uważać, żeby nie zginąć, bo tutaj są już najmocniejsze potworki. Tutaj występują i Miru, takiego typu Miru, korupcyjne Miru, korupcyjne świnki, korupcyjne kurczaki, korupcyjne kraby i głównym składnikiem z nich jest, tak jak z normalnych, jakieś tam rzeczy, ale głównym jest ten Corruption Dust. To jest główny składnik od nich. Widzicie, tutaj są Miru. Tutaj mamy świnkę. Świnki korupcyjne. Jak widzicie. Bardzo dużo. O, kurczaki. Korupcyjne. Bardzo dużo tutaj właśnie kepu występuje w korupcji. O, właśnie tutaj mamy niebieskiego kepę. O, dobra, zginął. I z nich dostajemy właśnie te arcestone. Te kamyczki właśnie z nich dostajemy. Mamy jeszcze w korupcji takiego bosika większego, mocniejszego. Już nie wiem co wywalić, może to mi jest mniej potrzebne. Sobie to. O właśnie, to jest ten bosik. Lecz nie wiem, czy go pokonamy bez jakiś. Czy go tak normalnie jesteśmy w stanie pokonać. Bo jak mówiąc, jest bardzo silny. I ma, o, widzicie? Uderzenia praktycznie dostaje dwa razy i jest po mnie, jeszcze zginę. Tak, normalnie bez bomb żadnych nie ma się co z nim bić, bo nie pokonacie go. Uciekam, jest taki bosik. I z niego mogą wypaść różne zbroje, różne recepturki. Tak samo te Corruption Dusty. Takie w sumie
na recepturach dużo tych diustów, nie za dużo. Na diusty się nie opłaca go ubijać, bo jest ciężki do ubicia, a diustu wypada niekiedy mniej niż normalnego potworka. Na keppę polecam sobie bomby wziąć, jakieś te zwalniające, bo tak biegać za nim, widzicie jak ja za nim biegam. A on sobie ze mną robi co chce. Jest szybszy ode mnie. No patrzcie, ja go nawet nie doganiam. Jeszcze mi zwiał. Zdarza się, że wybiję go do góry i zwieje. Dobra, bo korupcja mnie zaczyna jeść. No i to są chyba wszystkie potworki takie. Gdzie tu jest ten bosik? Co by sobie to, dobra, to wyrzucimy. Dobra, bo korupcja mnie zjada. Jak ktoś ma premkę, to jest sposób na pozbycie się korupcji. Wskakujecie w powietrze i spokojnym lotem sobie latacie, aż wam korupcja spadnie. Czy nawet wystarczy, żeby tylko się tepnąć, jeżeli już się chcecie tepać czy coś. Wystarczy przelecieć trochę. O, tu mamy szarego keppę. Jak widzicie, dużo z niego wypadło rzeczy, bomby. Jakieś tam miksturki. Ja już tu nie wiem co wywalać. Praktycznie wszystko mi się przydadza. A te listki mogę wywalić. Dobra, to mi nie jest potrzebne. Z kepów tyle rzeczy wypada. I następny kepa. Widzicie? Dużo obloczków. No jak nie wezmę, to już wywalę. Ja zabiłem 3 kepów i mam 16 arcystone już. Gdzie tam jest kolejny? Również te ekstraktotory występują. Trochę pobiegałem. Kepy się znajdują. No tak, myślę, że to było wszystko. Tepniemy się w spokojniejsze miejsce. To były wszystkie potworki, jakie chyba występują. Nie wiem, czy coś jeszcze minąłem gdzieś, ale chyba nie. Ja tutaj mam pooswojane, ale w sumie sprawdzimy tak. Gdzie są bomby? No tu zęby były z tych warmonów, ogonki były. Ogonki z tych potworków były, z tych kozic. Tu z tych kurczaków lodowych. No proch, kości to wiecie. Te były z tych lifi, z tych takich różnych. Skórki wiecie, noski też wiecie z jakich lifi. Rogi torów też wiecie gdzie. To z tych... No, z tych kościstych takich w kanionach. Skórki. Żołądki z normalnych kurczaków, skóry z normalnych świń. Kryształki też ze świnek, z różnych proch. To wiecie, to... Kwiatki to z drzewek albo z kurczaków to... No i praktycznie na bomby macie... Wszystkie składniki macie podane, gdzie można na różne bomby znaleźć. Z jakich potworków, gdzie występują. Tutaj są te busiki, widzicie? Można je również oswoić.
Chwilę polatałem, widzicie ile itemków. Myślę, że wam pomógł ten filmik, wiecie gdzie znaleźć te potworki różne, gdzie występują, jakie surowce z nich wypadają. Podobał się, dajcie łapkę, piszcie w komentarzach co chcecie jeszcze zobaczyć. Do zobaczenia, cześć wam.